Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korl i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Songs of Conquest, gdzie lecimy uwolnić miasto popielów. Niemniej jednak ruszymy komentarze, bo tutaj Krzysztof, a także Duke to Kot słusznie zauważyli i to ma sens, szczególnie patrząc na Heroesy, że inicjatywa przypisana do naszych jednostek to jest wartość, która mówi o tym, na jakiej pozycji będą oni atakować, tak, czy jako którzy. Jednostka z im wyższą inicjatywą, czy z wyższą inicjatywą, pojawi się na polu bitwy szybciej. Więc domyślam się, że to też ma przełożenie na to, dlaczego czasem wróg gdzieś nam się ładuje między nasze jednostki, no i ustalana jest ta kolejność poszczególnych, czy kolejnych ataków. Więc wszystko jasne, już teraz wiemy na co patrzeć. A także Kacper zauważył, że fajną opcją jest to ograniczenie armii. Z jednej strony to wkurza, tak, bo nasze ulepszenie postaci, no to w pierwszej kolejności raczej idą na rozwinięcie tych slotów, ale z drugiej strony nie zrobimy czegoś takiego, że mamy nowego powiernika, załadujemy go po brzegi nowymi silnymi jednostkami i wykorzystamy tylko do transportu go gdzieś tam w głąb świata, żeby podmienić temu naszemu głównemu herosowi czy powiernikowi jednostki do walki. Czyli coś takiego, co robiliśmy w Total Warze. No, z jednej strony fajna strategia, z drugiej no cała gra opierała się wtedy głównie na jednym powierniku, do którego wszystkie te jednostki były tam gdzieś dosyłane. Tutaj tego jako tako nie ma, póki nie rozwiniemy postaci. A jak rozwiniemy, no to znowu szkoda nie wykorzystać jej w walce. Coś za coś, ale to tyle gadania. Czas powalczyć z kapitanem Xavierem Silkspoolem. Dzień dobry. Pogadaliśmy ostatnio, nie dogadaliśmy się za bardzo. Rzesza piekinierek, zgromadzenie muszkieterów, rzesza dudziarzy, nudziarzy, zgromadzenie weteranów, muszkieterów, rzesza weteranek, piekinierek. Może tak. Jakbyśmy całość, a nie możemy tak całości zaznaczyć, bo się zastanawiam, jakbyśmy całością zeszli tutaj niżej. Dudziarzy tu, tu z łukiem panowie. Tych bym podmienił. Łucznicy. Tu będziemy strzelać, tu sobie podejdziemy z mieczykiem i spróbujemy ich od dołu jakoś tu rozgromić, zaatakować. I chyba mamy wszystko. To co? Samodzielnie. No myślę, że tak ważne walki warto wykonać własnoręcznie. Co my tu mamy? Kurczę. No właśnie, tych tutaj z patykami, którzy zagrażają naszej konnicy. Ale warto pamiętać, że my mamy bonus do pierwszego ruchu i każdy wykonany krok, czyli jak podejdziemy tutaj do tej koleżanki, no to zwiększy naszą siłę ataku. Prócz tego jeszcze daje jednostki... Aha, fajnie. Dodatkowy atak, atak dystansowy, obrażenia. No właśnie, możemy sprawdzić inicjatywę. Tutaj mamy inicjatywa 25. Za nami nudziarze z inicjatywą 24, 18. Tutaj jest remis też 18, 15, 13 i 13. No i na koniec koleżanki obrona inicjatywa 12. Czyli faktycznie inicjatywa wpływa na to, jak my tutaj na tej całej liście się uplasujemy. No dobra, za kogo byśmy mogli się tu zabrać? Może, żeby być z dala od tej, o właśnie, nieprzyjemnej ekipy dzidowców, to podejdziemy tu do naszej koleżanki. To powinno nam zwiększyć w ogóle siłę ataku. Tak! Tak, i to niesamowicie. Wcześniej było 27 niepewne, teraz 30 bez problemu ubijemy. 30 osób. No chyba to nam się bardziej opłaca, patrząc na to, z kim mamy tutaj do czynienia. Zróbmy to tak. Panowie z harmoszką, może obrona dla sojuszników. Jeden punkt ruchu kończy turę. Czyli co, jakbyśmy chcieli podejść na przykład tu i będziemy mieli jeszcze jeden punkt ruchu, to możemy zagrać. No to ma to sens. Za Corleona! Tak. Widziałem to, kolegę, widziałem. Daje jednostki sojusznika w promieniu jeden pól. Pola jednego, 25 obrony. No możemy podbiec tu. Szkoda, że do koni nam się nie uda z tym podejść. Tylko żeby nas tutaj z dzidy nikt nie załatwił, tak? Bo chciałbym, żeby ci z dzidą mieli jak gdyby ograniczone pole do popisu. Więc może jednak, jeszcze tam pójdziemy, dorzucilibyśmy zamroczenie. Zmniejszymy w tym samym zasięg, jak daleko mogą nasi koledzy strzelać. Czyli co, on ma tylko, przejdzie sobie jedno pole tu. Czyli jakbyśmy tym rycerzem podbiegli gdzieś w tę stronę, będziemy mieli jeszcze opcję dodać coś do obrony, kolega. No trzeba trochę kombinować, utrzymać pozycję, haha, nikogo nie dziabnął, tylko... Nie podoba mi się to, że tu zyskał jakąś moc. Kurczę, sprawnie poszło z naszymi. Ale za to się odkryli. Możemy teraz ich przygwoździć. Czy przybełtować, może przybełcić. Tak jakoś to sobie ładnie to określmy. Co z wami tu zrobić? 20... Zajmijmy się, zabierzmy się za tych.
Tu nie strzelimy. Oni i tak muszą przeładować przez jedną turę, więc to trochę strata ruchu. Lepiej by było zająć się kimś, no właśnie, kto nam bardziej tu zagraża w tej całej walce. Z drugiej strony tak, będziemy mieli konnicę. Konnica zajmie się tymi, mam nadzieję. Co prawda będziemy dość blisko, więc nie pójdziemy na spacerek i nie wiem, czy ubijemy wszystkich. No ale zróbmy to. Tak nie moglibyśmy się za bardzo wycofać z tego miejsca, ale tutaj dostali nudziarze, nudziarze są u kolegi. Nie mogliśmy się wycofać z tego miejsca, czy pójść dalej, bo no tutaj ta ekipa właśnie wspomnianych nudziarzy by nas załatwiła. Teraz tak, wy sobie ładujecie, więc wam to turę zajmie. Ładnie panowie zajęci, tu prawdopodobnie zginiemy, więc może po prostu wykonajmy taki ruch bez kombinacji. 7-12. 5. O, tu by było pięknie zlikwidować zagrożenie. Jakoś to tam idzie z nimi nawet. No szkoda, że ta ekipa jeszcze musi przeładować. Jakoś tak nie po drodze nam. Podchodzić nie będziemy. Postawmy blokadę, chociaż to pewnie na niewiele się zda. No i teraz łucznik, celuj. 4-8, 3-5. Może szczęście dopisze. Do tej pory dopisało całkiem nieźle, ale właśnie. Jest gdzieś tu jakiś rój? Ataku wręcz, ataku dystansowego. Wszystko przez jedną rundę trwa. Tylko to co, tak odpalimy teraz na koniec, to rozumiem, że... No właśnie, to tylko na jedną rundę nam. Szczęście dopiszę. To może zróbmy tak. Pacyfikacja. Nie podoba mi się to, że sobie odpalili jeszcze jakiś zasięg. A, dodatkowy zasięg i dodatkowe obrażenia. I może teraz z pacyfikacją. A wy co macie tutaj jeszcze? Pierwszego wroga, który wejdzie w śmiertelny zasięg. Okej. Poszło. Poszło. Mamy to. No i teraz może do boju. Poziom pierwszy. Coś nam to da. Zadaje 8 punktów obrażeń objętemu zaklęciu oddziałowi. Przez dwie rundy. Zamienia dwa, okej. Dwóch nie będziemy zamieniać, ale tych tutaj popieścimy jakimś bąblownicą, czy czym to w ogóle im się oberwało. Dobijemy koniem, no ten jeden punkt. No i może zemsta dudziarzy będzie słodka. Niestety nie ma co kombinować, więc grajmy dalej i dobijmy ich miecznikiem. Poszło chyba całkiem sprawnie. Pięknie. Jeszcze z tą jakby krwią na polu bitwy. Lubię takie potyczki, lubię. No jedynie, no... Jaskier oberwał. Ale cóż, za to ile my ich pokonaliśmy. Warto było. Przed oblicze Cecylii doprowadzony zostaje pokonany i pokorny kapitan Silkspur. Lady Stoutart, wygrałaś. Czy rozpoczniemy negocjacje? Nie. Nie? William, czy mamy dowody, że ten Barijańczyk, kapitan Silkspur, najechał i okradł ziemię Stoutartów oraz mordował niewinnych? Tak, moja pani. Mamy wielu świadków. Jaki jest wyrok za te przewinienia? Egzekucja. Egzekucja? Miałem kontrakt. Nie mnie chcecie, lecz mojego mocodawcę. Na pewno możemy się jakoś dogadać. Co powiecie na handel? To nie baria. Nie będzie tu żadnych układów, gdy prawo stanowi, jaki ma być wyrok. Witaj w Arleonie. O! Rzeczywiście ta egzekucja to nie był żart. No dobrze, to witamy, Corleone. Może tak, zamiast plądrować targ, to wbijmy do miasta. Silkspur zostaje zabrana, a Cecylia zwraca się do Willi. Cecylio, tam był obóz jeszcze do odwiedzenia. Uważasz, że to mądry wyrok? Barijańczykom się to nie spodoba. Barijańczycy powinni zostać w Barii. Moi poddani szanują mnie za przestrzeganie prawa bez patrzenia na stan czy przywileje. Może woleliby jednak dyplomację, gdy widzą czubek bariańskiej piki. Twoje siły są osłabione, zajęte niepokojami w Cicholesie i na wschodnim wybrzeżu, gdzie z pewnością wyląduje Lady Hammond. Dlatego powinniśmy się pospieszyć. Udam się do Perdina i Cicholasu, a ty odwiedź źródlisko na wschodnim wybrzeżu. Oczywiście, Cecylia, lecz wciąż coś mi w tym wszystkim śmierdzi. Nie mamy czasu na przeczucia i debaty, moja droga. Danina od lotu przybędzie do źródliska. Dzięki niej zbudujemy obronę. Willio, nie szczędzisz porad. Ale czy mam też twoje wsparcie? Zawsze, Cecylio. Niech twoja esencja wzrasta. No dobra. Latamy od miasta do miasta. Nie będziemy tutaj plądrować. Poziom zagrożenia. To jeszcze mamy walczyć o ten popielów? Przecież to jest nasze. No właśnie. Schwytano. Ile złota. Ile złota. No dobra. To na wschód leci tu nasza koleżanka, nowa. I w sumie południe też będzie mogła odwiedzić. My zobaczmy tylko,
Uzupełnienie strat. Oj! Znaczy liczyłem, nie ukrywam, że liczyłem, że będziemy mieli dostęp też do oddziałów, które znajdują się tam w tej głównej twierdze na północy. A to okazuje się, że nimi za bardzo nie możemy sobie uzupełnić naszych strat. To jest dość duży problem, bo mamy tylko dwóch grajków i co to zrobić? Trzeba było wszystko szybko poulepszać. O, akademia! A tutaj możemy popracować nad badaniami, no właśnie, związanymi z pracą. Akademia nad uzyskaniem większej wydajności chłopów. O właśnie, ale wielka zbrojownia też mamy wciąż dostęp. Badania nad ekonomią. Zbiory świetlistej nici. Plus jeden. I to tak normalnie będzie działać, bo w tej chwili nie mamy żadnych zbiorów. Czy to będzie plus jeden od niczego? Bo trochę szkoda złota, nie? A faktycznie jest plus jeden. Czyli to działa. To możemy więcej złota zbierać co turę, co też by było niezłe. Powiernicy zyskują esencję porządku. To przyznam, że te badania tutaj też są fajne. Możemy zwiększyć jeszcze oddziały tych tutaj naszych miłych ludzi. Koszt nić, pradawny burz. Dobra, koszt nie jest taki wysoki. W sumie to możemy nawet chyba poświęcić wszystko, co mamy, żeby więcej tego... A nie, bursztyn się skończy. Ech, to są drogie rzeczy. O, mamy za to targ. Ty możesz wejść na targ? Możemy po prostu kliknąć na targ. Otwórz targowisko. A, i sprzedać na przykład kamienie za złoto. Sprzedaj. Ale jest różnica między ceną sprzedaży i zakupu. Ale myślę, że spokojnie możemy sobie takie rzeczy jak drewno na przykład opchnąć. Bo tego mamy całkiem sporo. Oczywiście przyda nam się coś pod rozbudowę, ale złoto też się przyda. No zakup jest dużo brutalniejszy, jakby nie patrzeć. Okej. Okay. Koszary. Co jest? Niebieska? Ach, niebieska ruda. Średnio mi się uśmiecha, żeby lecieć na północ, uzupełniać jednostki. Tutaj kolejny targ. Potrzebne nam są dwa targowiska? Targ, targ. Ktoś to chyba czegoś nie przemyślał. Szczególnie, że moglibyśmy sobie tutaj też wybudować jeszcze dodatkowe struktury. No wieża to wiemy, jak wygląda, gdy zbliżają się wrogowie, tak. Mamy obejście, tartak, targ. No spokojnie ten targ jeden by można było opchnąć, bo on nam nic nie daje. Po prostu ładnie wygląda. Ale prócz tego widziałbym... Gdzie tutaj? O, tu tych grajków robią. I chłopska chata, milicja. Właśnie, może milicję warto by było sobie odprawić. Ale weźmy póki co tawernę. I pomyślimy dalej. No, pobiegamy trochę, rozwiniemy tę okolicę. Ale jakby targ zniszczyć i postawić tutaj zamek, to by mogło być dla nas całkiem spoko opcja. Możesz się, Cecylio, przejść jeszcze? Masz trochę... O! No, obie mają trochę ruchu. Wracaj tu po jednostki. Nie, ty nie masz akurat ruchu. On ma trochę punktów doświadczenia. To może zejdziemy jeszcze Cecylią tutaj na dół. Zrobimy obejście po tych stronach, bo no przyda nam się chwila spokoju, żeby przygotować ją na wymarsz w tę stronę. O! A, to mamy dwie tawerny. To nie są... Tawerna? Mój błąd? Nie chciałem to. Czemu mi się... A nie, no chcieliśmy tych grajków, tylko nie zauważyłem, że już mieliśmy tawernę. No dobrze, to mała poprawka, tak? Nie tawerna. To nam się kamieniołom przyda, bo będą wymagali tego, żeby później ulepszyć zamek. No jedna tura może trochę w plecy, ale... Nie przywykłem jeszcze do wszystkich układów. Dobra, przynajmniej grajków nowych robią, więc lecimy dalej. Zwiedza. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więcej drewna. I wszystkiego więcej, co tylko można tutaj podnieść. Ach, punkty doświadczenia, ale to w sumie one się dzielą. Co moje, to i twoje tutaj, Willio, nie? 10 milicji, aj, bałem się, chociaż... Moment, tu mamy tych. Jakby tych tu grajków zwolnić, rozwiąż oddział, to możemy tych milicjantów wziąć. Nie wiem, czy to się opłacało aż tak bardzo, ale z drugiej strony jakoś to... Ile nam tych grajków trzeba? Mamy już tych lepszych też. Przy okazji. No dobra, to leć zobaczyć, co tu po tej stronie świata słychać. Już nic więcej nie wymyślimy. No i kamieniołomy powstały. To w takim razie, jeżeli mamy kamieniołomy, chłopską... A, chłopska chata tam gdzieś miała. No to może tu powstać. Jeszcze tylko dla pewności zobaczyć, czy na pewno nie mamy, ale nie. Z tego, co widzę, to tylko zagrody tego typu rzeczy. Więc chłopska chata, niech powstanie. I możemy lecieć dalej. To już podnieśliśmy. Weźmy to. Zajrzyjmy tu do domu. Schwytano zagrodę. O, ciekawe jak uciekała.
Nie można, a przejęto. No i tyle nam wystarczy do szczęścia. Co tutaj słychać? Dziewczyna, podnieść dzbanki. No, świetlista nić. Nie, no zdecydowanie świetlista nić. Chociaż ona na rynku jest. Ile to kosztuje na targowisku? Pokażcie na świetlistą nić. Jakby chcieć zakupić 3. No to w sumie może. Znaczy zakup jest tutaj. O. Lepiej było ją podnieść. Ekonomia, ekonomia. Bierz bursztyn. No i ty w sumie musisz się przejść. Wodospad odwiedzono, ale tutaj ruiny poznać. No i domyślam się, że tu. To można spojrzeć. Tam nie przejdziemy nigdzie przez tę wodę. Pozostaje nam nic innego, jak odwiedzić ruiny i przeskoczyć do kolejnej tury. Mamy już gotowe jakieś fajne jednostki. Zróbmy teraz porządki, o których wcześniej już mówiłem. Czyli budujemy zamek. Może jakby ten zamek... Koszary. Koszary też są kuszące. Piechurzy i strażnicy. Ale koszary mamy tutaj. No właśnie, tak myślałem nad tym. Nie stać. A, niebiańska ruda. Ach, pieruny, pieruny, tylko tej im rudy trzeba. No może szkoda, że do ulepszeń poszła. No cóż, pobiegamy sobie z tym, co mamy. Ktoś jeszcze, komuś jakiś ruch pozostał? Pozostały ruchy. No to wróćmy na moment do miasta. Kowal. O, może kowal. Chociaż kowal by mógł naszej koleżance. A one się mogą spotkać, jakby dał coś fajnego tutaj. I co dał? O, łucznika, kurteczka, 7 obrony. Ja widzę, że zawsze to samo. To tutaj jest w miarę to dograne. I wróćmy do miasta, uzupełnić jednostki, jakieś tam grajków chociażby, o. Jakby zmieścić... bo moglibyśmy ten fajny system taki trochę oszukańczy tu wprowadzić. Tylko tak, czy my to pomieścimy? Inaczej, wbijamy tu. Będę przy tych kombinacjach i przesyłaniu jednostek. Tu uzupełnimy. Wszystko max. No kunia jej nie damy i resztę jednostki już tu mamy. Działają saperze, łucznicy i tak dalej, więc żadnych uzupełnień dodatkowych robić nie musimy. Cecylia może ruszać w świat, a koleżanka sobie uzupełni straty. W pobliżu tawerny da się usłyszeć śmiechy i wesołą melodię pieśni. Błogosławieństwo Aurelii! Chłopi marzą o szczęśliwym, złotym wieku Aurelii. Mam nadzieję, że pewnego dnia pokój wróci, a wojnę będziemy znać jedynie z pieśni i opowieści. Coś mówiłaś, moja pani? Nic, żołnierzu. Ruszajmy do Cicholaso. No tyle tam się na sentymenty zebrało. Leć ty tutaj doświadczenie zdobyć, bo w sumie ono jest dla ciebie ważniejsze. Już dla Cecylii nie może się poruszać. No, standard. O-o. Zbagien. Jozin Zbagien. Drogę zagrodziła banda żabopodobnych istot. Mogły to być tylko żabulcy z cuchnących bagien Patrium. Ale co porabiały w Cicholesie? Czy feje zwerbowali wraz ze szkieletami? Witajcie, ludzie. Poszukujemy czcigodnego kapitana Silkspula. Przyjaciela ranów. Najszlachtniejszego z ludzi. Czy go znacie? Silkspula? Właśnie go zgładziłam za liczne przestępstwa wobec moich poddanych. Zgładziła? Silkspul nie żyje? Przybyliśmy go ostrzec i spłacić nasz dług, lecz na bagniska wraca życie. A więc wezwał na pomoc żaby? Nie powinniście opuszczać swoich bagnisk. Tu, w Arleonie, mamy już dość obcych nachodzących nasze ziemie. Ło kurczę! To nawet... To my... Pięknie, nawet nie podejmujemy się rozmowy z tymi tam żabulcami, żeby dowiedzieć się, o co chodzi, może... Może to są całkiem fajne jednostki, tak? Znaczy, całkiem fajnie, no ludzi ciężko powiedzieć, ale coś całkiem fajnego, tak? Chodźcie, żabulce. No cóż, ale lubiły Silkspula, my nie daliśmy mu się wygadać. 20 do pokonania. Znaczy, czy sens jest podchodzić? Konnica jest o tyle ciekawa... O, ma zasięg, raz, dwa. Konnica jest o tyle ciekawa, że jak pójdzie dalej, a żabulce są mocno... Mamy mocną inicjatywę, żeby nam zrobić krzywdę. Wycofajmy się tutaj. I odpalmy sobie to. Bo jakby dać im pójść dalej... To właśnie, czy nie mają zasięgu na dwa pola? Za bagnisko! Za bagnisko! I teraz możemy ich tutaj spróbować dobić. Wiele chyba nie mają do powiedzenia. To co? Im dalej, tym lepiej. Mam nadzieję, że ten nas... No właśnie, dziabnie nas, jeżeli przejdziemy obok. No to dobra. Jego strata. Może być i tak. No,
wydawały się mocniejszymi jednostkami wcześniej. A to rzeczywiście dość łatwy przeciwnik. No cóż, a jak nam się muzyczka ładnie zmieniła. No i takie coś to ja lubię. Potwierdzono. Przywódca żabulców uciekł, skąd przyszedł, w towarzystwie niedobitków swoich jeźdźców. No cześć, żabulce. To co my tu mamy? Tawerna... Tu jeszcze nie zwiedzaliśmy. Tutaj zobaczmy, co jest. A, plus 2 ruchu. Okej. Zagroda. Możemy ruszać dalej, chociaż no teraz widzę, że powinniśmy uważać na to, gdzie stawiamy nasze kroki. O, to nas nawet nie przepuszczą, ale tu mamy dwie ścieżki. Jedna prowadzi do źródła mocy, druga dalej na zachód. Tam bym widział wpuścić naszą koleżankę stąd. Już odwiedziłaś pradawne źródła? Odwiedziła. No to wróć na moment. Ostrzana sadzawka, źródło wiedzy. Wróć na moment do zamku, uzupełnij ewentualne straty. No bo tu moglibyśmy pokombinować, rozwiązać ten oddział. To wtedy błąd, że... Błąd zrobiłem. Dobra, was możemy tu dokupić. A! A, bo to są saperzy, dobra. No moment, będąc przy saperach i ulepszeniach oddziału. Tartak. Tawerna tu już jest. O właśnie, chłopska chata. Cześć dziewczyna, zajrzyj tu jeszcze raz, to może uda nam się to jakoś fajnie rozwiązać. Ulepsz tych saperów. Tak, teraz tutaj lecimy na maksa. Tych rozwiążemy. I zrobimy taki układ. Powołaj tych 14. Ulepsz. Przerzuć tu. I dobij tą 8. No i już coś tam jest. Do tego no przydałoby nam się... No ktoś w ogóle by się przydał, więc bierzemy gości z tarczą. No nie jest to może najmocniejsza jednostka, ale coś tam się dzieje. Tu domyślam się, że też będzie nam niebieska ruda potrzebna, więc możemy ruszać. Poszukać jej w tym świecie brutalnym. A ty? Fiarne drzewo, drzewo posąg, drewniane posąg i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mamy wszystko. Zobaczmy, co tu słychać. O-o. Oddziały z tą tartą zagłębiły się w cicho las, licząc, że dotrą na czas, by pomóc osadzie w walce z fejami. Aha, no to tyle nam z tych kombinacji i ulepszeń wyszło. Po odbiciu popielowej i upewnieniu się, że wysłano odpowiednie oddziały, by rozprawić się z Lady Hammond, Cecylia poprowadziła swoje wojska w głąb cicho lasu, by rozwiązać problem fejów. She gave Silkspool the warm welcome he desired. Defeated him and all the bandits that he hired. But Walking Dead and fame had now appeared. No time for cheers, just swords and spears. Tak nam się zakończyła opowieść, ale to w takim razie no, wyjdzie odcinek trochę krótszy niż te poprzednie, ale myślę, że warto sobie tak to podzielić i rozpocząć naszą kolejną przygodę już tutaj w misji trzeciej w następnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Karol, trzymajcie się. Hej, hej.